Także widzisz, ta Felińska z tej Lubelskiej 32 popatrz, już przestała wrzeszczeć. No. Już przestała wrzeszczeć. Ja mówię, do cholery, czy ty przestaniesz tu wrzeszczeć? No i ona się uspokoiła już, wiesz. Dlatego jest bardziej wiarogodna stara, jak była młoda. No. Wiarogodna stara, jak była młoda. Tak. Wybaczam ci, wybaczam ci. Wybaczam ci, wybaczam ci, wybaczam ci. Także przestała Helińska wrzeszczeć. No. Milton używał wielu stylów. Czy zwolennicy krytyki wyższej sądzą, że jego utwory są dziełami kilku różnych autorów? No właśnie, bo tak te Ewangelie, że są pisane w różnych stylach, to więc myślą, że one są od innego autora. No tak samo i tu. No. Bardzo ciekawe to są spostrzeżenia. Trzeba się trzymać właśnie logiki, a nie jakiejś tam krytyki wyższej Pisma Świętego. Tak, tak. Krytyka. Kim zależało na tym, żeby ten ateizm wcisnąć, niewiarę w Boga, no to i stąd jest też i ta krytyka wyższa. A potem będzie, czy Nowy Testament to historia, czy to jest mit. To jest strasznie ciekawe, ten właśnie Nowy Testament, który w śmietniku lądował, proszę Państwa, tutaj pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, a przecież Pałac Kultury Stalina i Lenina to jest czym? No, takim symbolem ateizmu właściwie. Kiedyś to nie było czegoś takiego. Teokracja była wszędzie, w Biblii była teokracja. Nowy Testament uważa, można dziś uznać za najlepiej zbadaną pozycję literatury światowej, napisał Hans König w książce Christsein, czyli być chrześcijaninem, to prawda. W ciągu ostatnich 300 lat chrześcijańskie pisma greckie zostały nie tylko zbadane, ale wręcz poddane dokładniejszej i bardziej drobiazgowej analizie niż jakiekolwiek inne dzieło literackie. Że niektórzy badacze doszli do osobliwych wniosków. W XIX wieku Niemiec Ludwik Noack zawyrokował, że Ewangelię według Jana napisał w 60 roku naszej ery umiłowany uczeń, którym jego zdaniem był Judasz. Z kolei Francuz Joseph Ernest Rhyn wyraził opinię, iż wskrzeszenie Łazarza to prawdopodobnie mistyfikacja zaaranżowana przez niego samego w celu poparcia Jezusa, podającego się za cudotwórcę. A według niemieckiego teologa Gustawa Wolkmara historyczny Jezus nie mógłby wystąpić z roszczeniami mesjańskimi. Natomiast Bruno Bauer twierdził, jakoby Jezusa nigdy nie było. Utrzymywał, iż faktyczną siłę sprawczą wczesnego chrystianizmu stanowił Filon, Seneka i gnostycy.
Na koniec oznajmił, że Jezus jako postać historyczna w ogóle nie istniał, że religia chrześcijańska powstała pod koniec II wieku i wyłoniła się z judaizmu, który się dostał pod przemożny wpływ stoików. Obecnie mało kto wyznaje tak skrajne poglądy, ale czytając pracę współczesnych uczonych, bez trudu można dostrzec, że wielu z nich uważa chrześcijańskie pisma greckie za zbiór legend, mitów i wyolbrzymień. Czy mają rację? Kiedy napisane na powstanie mitów i legend potrzeba czasu? Dlatego istotne jest pytanie, kiedy napisano te księgi? Zdaniem historyka Michela Granta, spisywanie części historycznej chrześcijańskich pism greckich rozpoczęto 30-40 lat po śmierci Jezusa. Znawca archeologii biblijnej William Foxwell Albright powołał się na opinię Toreya, że wszystkie Ewangelie powstały przed 70 rokiem po Chrystusie i nie zawierają nic, co by nie mogło być napisane w ciągu 20 lat po ukrzyżowaniu. Według samego Albrighta spisano je najpóźniej około 80 roku po Chrystusie. Inni występują z nieco odmienną oceną, lecz większość zgadza się co do tego, że Nowy Testament skompletowano przed upływem pierwszego stulecia. Tak czy siak. Co z tego wynika? Albright doszedł do następującego wniosku. Czytamy. Możemy jedynie powiedzieć, że 20-50 lat to zbyt mało, by mogło dojść do poważniejszego skażenia istotnej treści, a nawet specyficznego brzmienia wypowiedzi Jezusa. Profesor Gary Habermas dodaje, cytat, Ewangelie powstały stosunkowo krótko po okresie, którego dotyczą, natomiast starożytne dzieła historyczne często opisują wydarzenia odległe o setki lat. Mimo to współcześni historycy potrafią z nich wyłuskać, co się naprawdę działo w tamtych odległych czasach. Innymi słowy, część historyczna chrześcijańskich pism greckich zasługuje co najmniej na takie samo zaufanie, jak świeckie kroniki, kilkadziesiąt lat dzielących wypadki związane z powstaniem chrystianizmu od utrwalenia ich na piśmie. To bez wątpienia za mało czasu na wytworzenie się i upowszechnienie mitów i legend. Także zamiast, proszę Państwa, wyrzucać chrześcijańskie pisma greckie do śmietnika, no to lepiej by coś postudiować, prawda? Współczesna krytyka nie wytrzymuje próby. Przykładem tego, jak wątpliwą wartość ma współczesna krytyka tekstu Biblii, mogą być poniższe uwagi Raymonda Browna dotyczące Ewangelii według Jana. Czytamy. Pod koniec ubiegłego wieku i na początku obecnego stulecia uczeni przeżywali okres skrajnego sceptycyzmu wobec tej Ewangelii. Datowano ją na bardzo późne lata, nawet na drugą połowę II wieku. Szkoda, że nie na XXI. Uważana była za produkt świata hellenistycznego, całkowicie pozbawiony wartości historycznej i nie mający bliższego związku z Palestyną Jezusa z Nazaretu. Żaden z tych zarzutów nie ostał się wobec serii nieoczekiwanych znalezisk archeologicznych, dokumentarnych i tekstowych, dokumentalnych, odkrycia te umożliwiły podważenie krytycznych poglądów, które uznano za niemal za ortodoksyjne oraz pozwoliły zrozumieć, jak na kruchych podstawach opierała się ta krańcowa, sceptyczna analiza, czyli analiza Ewangelii według Jana. W ocenie wieku tej Ewangelii cofnięto się do końca pierwszego stulecia. No to dobrze, że się poprawili. A nawet do jeszcze wcześniejszego okresu. Najdziwniejsze jest chyba to, że niektórzy uczeni ośmielają się znów sugerować, iż Jan, syn Zebedeusza, istotnie mógł mieć coś wspólnego z tą Ewangelią. Dlaczego jednak kogoś miał dziwić pogląd, iż Jan napisał księgę, którą tradycyjnie przypisuje się właśnie jemu? Tylko dlatego, że nie odpowiada to z góry powziętym wyobrażeniom krytyków. A no właśnie, także widzicie, krytykują, sami nie wiedzą co. No, także
Nie wolno tak krytykować. Nie wolno tak krytykować, proszę Państwa. Jak ktoś nie interesuje się prawdą, Biblią, wydawało mi się, że coś tu padło. Ojku. Sipo kubka i... O, piarnęła jeszcze. Tak, 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 proszę Państwa, lepiej, gdyby chrześcijanie byli zdrowi. Także już pognałam ich, proszę Państwa, żeby poszli, Biblię wyciągnęli ze śmietnika, czyli Nowy Testament tam spod pałacu.
Także proszę Państwa, skoro była napisana te chrześcijańskie pisma greckie jeszcze przed upływem 100 lat, to musieli być i nawet naoczni świadkowie. Powyższe wnioski potwierdza fakt, że w wielu wypadkach chodzi o relacje naocznych świadków. Pisarz Ewangelii według Jana oznajmił, cytat, ten właśnie uczeń, którego miłował Jezus, daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. Ewangelia Jana, 21 rozdział, werset 24. Pisarz księgi noszącej imię Łukasza podaje, cytat, nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa. Łukasza 1:2. Apostoł Paweł, powołując się na świadków zmartwychwstania Jezusa, zaznaczył, większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdział, werset 6. Niezwykle trafnym spostrzeżeniem na ten temat podzielił się profesor F. Bruce. Cytat. W owych czasach absolutnie nie dałoby się tak łatwo, jak sobie myślą pewni autorzy, zmyślić słów i czynów Jezusa, skoro dookoła było tylu Jego uczniów, którzy pamiętali, co się zdarzyło, a co nie. Uczniowie nie mogli sobie pozwalać na nieścisłości, nie mówiąc już o świadomym przekręcaniu faktów, bo natychmiast zostałoby to ujawnione przez osoby, które wprost czyhały na taką okazję. Tymczasem do mocnych stron pierwotnej działalności kaznodziejskiej apostołów należy tchnące zaufaniem odwoływanie się do wiedzy słuchaczy. Mówili oni nie tylko, cytat, my jesteśmy tego świadkami, lecz także, cytat, wy sami o tym wiecie. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, werset 22. Także Państwo widzą, jakie to wszystko jest, samo się wyjaśnia, tylko trzeba w to wejść, bo jak niektórzy myśleli, że Słowo Boże to jest brewiarz czy książeczka do nabożeństwa, no to przecież nie. To jest historia, to są dzieje spisane przez kogoś i to jeszcze pod natchnieniem. Także niesamowite to jest, że Pismo Święte samo siebie broni. Czy nie zachodzi obawa, że relacje tych naocznych świadków zostały wiernie spisane, ale później uległy skażeniu? Inaczej mówiąc, czy po spisaniu oryginałów nie dostały się do nich mity, legendy? Jak się już dowiedzieliśmy, tekst chrześcijańskich pism greckich zachował się w lepszym stanie niż jakiekolwiek dawniejsze dzieło literackie. Kurt i Barbara Alland, specjaliści w zakresie greckiego tekstu Biblii, wymieniają prawie 5000 manuskryptów, które przetrwały od starożytności do naszych czasów. Przy czym część pochodzi aż z II wieku naszej ery. Cały ten ogromny materiał dowodowy przemawia za tym, że tekst grecki w zasadzie zasługuje na zaufanie. Jego dokładność potwierdzają też różne dawne przekłady, z których najstarsze pochodzą mniej więcej z roku 180 naszej ery. Wziąwszy to wszystko pod uwagę, możemy być pewni, że gdy pierwotni pisarze zakończyli swe prace, do chrześcijańskich pism greckich nie przeniknęły żadne legendy ani mity. Posiadamy właściwie na ten sam tekst, który spisano na początku, a jego poprawność uwierzytelnia fakt, iż uznawali go ówcześni chrześcijanie. A czy można sprawdzić historyczną dokładność Biblii przez porównanie jej z innymi relacjami z czasów starożytnych? Poniekąd tak, bo trzeba przyznać, że pozabiblijne dokumenty dotyczące wydarzeń z życia Jezusa i jego apostołów są dość skąpe. Trudno jednak spodziewać się czegoś innego, skoro w pierwszym stuleciu chrześcijanie stanowili stosunkowo niewielką grupę, która w dodatku nie angażowała się w życie polityczne. Niemniej świadectwa dostarczone przez historię świecką są zgodne z tym, co czytamy w Biblii. Na przykład w roku 93 historyk żydowski Józef Flawiusz tak napisał o dotkliwej porażce Heroda Antypasa. Cytat. Niektórzy Judejczycy uważali, że to Bóg
wytracił wojsko Heroda, sprawiedliwie wymierzając królowi karę za zgładzenie Jana, zwanego Chrzcicielem. Ów Jan, którego kazał zabić Herod, był zacnym mężem. Zachęcał Judejczyków, by kształcili w sobie cnotę, by do chrztu przystępowali, zachowując sprawiedliwość w stosunkach wzajemnych i gorliwie czcząc Boga. Koniec cytatu. Słowami tymi autor potwierdza doniesienie biblijne głoszące, że Jan Chrzciciel był człowiekiem sprawiedliwym, który nawoływał do skruchy i został stracony na rozkaz Heroda. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, wersety od 1 do 12 i 14 rozdział, werset 11. Józef Flawiusz czyni też wzmiankę o Jakubie, przyrodnim bracie Jezusa, bracie, który, jak mówi nam Biblia, początkowo nie towarzyszył Jezusowi, no bo nie wierzył w Jezusa. Później jednak został wybitnym członkiem grona starszych w Jeruzalem. Ewangelia Jana, 7 rozdział, wersety 3 do 5, Galatów 1, 18, 19. Oto, co pisze Flawiusz o uwięzieniu Jakuba. Czytamy. Ananos, czyli Annasz, który otrzymał godność arcykapłańską, zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata zwanego Chrystusem, brata Jezusowego, oraz kilku innych. Koniec cytatu. Pisząc tak, Flawiusz przy okazji poświadcza, że, cytat, Jezus zwany Chrystusem rzeczywiście był postacią historyczną. Również inni pisarze z tamtego okresu nawiązują do wydarzeń wspomnianych w pismach greckich. Ewangelie podają na przykład, iż działalność kaznodziejska Jezusa w Palestynie nabrała szerokiego rozgłosu, kiedy Poncjusz Piłat skazał go na śmierć. Naśladowcy Jezusa byli zdezorientowani i przygnębieni. Wkrótce potem ci sami uczniowie odważnie rozgłaszali w całym Jeruzalem wiadomość, że ich Pan został wskrzeszony. A w ciągu niewielu lat chrystianizm rozprzestrzenił się po całym Cesarstwie Rzymskim. Mateusza 4:25, 26:31 i tak dalej, Dzieje Apostolskie 2:23 i mnóstwo innych wersetów. Taki rozwój wydarzeń potwierdza rzymski historyk Tacyt, który bynajmniej nie był sympatykiem chrystianizmu. Pisząc krótko po roku setnym naszej ery, nadmienił o okrutnym prześladowaniu chrześcijan przez Nerona i zaznaczył, cytat, początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata, a przytłumiony w razie zgubny zabobon znowu wybuchnął nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy, w Rzymie. Aha, bo to zabobonem nazywał. No. W Dziejach Apostolskich 18:2 pisarz biblijny powołuje się na fakt, że cesarz Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. O ich wygnaniu wspomina też Swetoniusz, kronikarz rzymski z II wieku. W swych Żywotach Cezarów pisze on o Klaudiuszu, cytat, Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wichrzyli podżegani przez jakiegoś Chrystosa. Koniec cytatu. Jeżeli wymienione tu imię odnosi się do Jezusa Chrystusa, a wypadki w Rzymie rozgrywały się podobnie jak w innych miastach, to rozruchy te w rzeczywistości nie były zawinione przez Chrystusa, a w zasadzie przez jego naśladowców. Były raczej skutkiem gwałtownej reakcji Żydów na gorliwą działalność kaznodziejską chrześcijan. Jasne. W połowie drugiego stulecia Justyn Męczennik pisał o śmierci Jezusa. Cytat. Że się tak działo, możecie się o tym przekonać z akt spisanych za Poncjusza Piłata. Koniec cytatu. Co więcej, tu są odnośniki. Co więcej, według Justyna te same akta, czyli urzędowe sprawozdania, wspominały o cudach Jezusa. Czytamy bowiem, cytat, że zaś Chrystus takich działał dziwnych,
możecie się dowiedzieć o tym z akt Poncjusza Piłata. Także widzicie. Wszystko jest w aktach. Do akt! Biegnijmy do akt! Jestem! Zyman, nie obecny. Jestem matką twą. Jesteś moją ofermą. Ja napiję się szampon. Ku, 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 ku. Dziś jest mą ofermą. Także proszę Państwa, ta melodia ukołysze nas do snu. Taka śnieżna, zimowa, proszę Państwa. No niech tam będzie, że choinkowa. My to nie mamy żadnej choinki, my mamy przyzwoitkę krówkę, która pilnuje samą siebie, żeby jej nie zamordowano, żeby jej nie złożono w jakiej ofierze, no bo tu wariatów nie brakuje. Przecież tym barankiem ostatnim i jeszcze i doskonałym był Jezus Chrystus. To więc po co te krowy? No, to już ona tak powiedziała brzydko o sobie, krówka, po co te krowy? Żebyście w końcu zrozumieli. No, żebyście nie wracali do tych sabatów, do tych nowiów, których nienawidzi Jahwe. W kółko, a gdy przychodzicie do mnie, stajecie przed moim obliczem, czy jaskinią zbójców jest w oczach moich ten dom, oto ja to widzę, mówi Jahwe zastępów. Zresztą Jezus te słowa zacytował. Nie wtedy, kiedy miał 12 lat i jechał do gdzieś Indii, tylko po prostu jak miał 30 lat i zaczął głosić. No i tylko 3,5 roku głosił tam. Dużo nie nagłosił, ale cały czas to robił. I cuda robił, uzdrawiał, tak żeby oni mogli zobaczyć i oni byli przekonani. No najbardziej byli wściekli. Wiadomo kto, że faryzeusze, którzy no mieli władzę wtedy, no to więc ten ma rację, kto ma władzę, prawda? To czyli, że go zabili, ale Jezus miał właśnie rację, mówił prawdę i świadczyły jego słowa, wypowiedzi, uczynki, że pochodzi od tego Jahwe, co ciekawsze. Także widzicie Państwo, zabili. No, także czytaj tę Biblię, idź tam pod pałac, wyciągaj ją ze śmietnika. No. No bo tam w Aleksandrii, w Egipcie też mnisi, proszę Państwa, znaleźli zwoje z Księgi Izajasza w koszu.